Witam w programie Gość Dnia. Dzisiaj do studia zaprosiliśmy pana Jarosława Rabczenkę. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry. Radnego Rady Miejskiej Legnicy z ramienia Platformy Obywatelskiej. Panie Jarosławie, pan ostatnio złożył projekt uchwały w sprawie zmiany warunków przyznawania mieszkań komunalnych w Legnicy. Przed dwoma dniami była marcowa sesja, ale on ostatecznie nie trafił chyba pod obrady, tak? To musi niestety trochę potrwać. Przypomnę, że projekt uchwały znalazł się w Biurze Rady Miejskiej. Teraz czekamy na opinię pana prezydenta. No i kolejnym krokiem będzie wprowadzenie do porządku obrad przez pana przewodniczącego tej uchwały. Podejrzewam, że nie stanie się to jeszcze na sesji marcowej. Co chce pan zmienić? Co uważa pan, że jest złe, jeżeli chodzi o zasady przyznawania tych mieszkań? Bo kolejka jest ogromna, mieszkań jest mało, no ale to pewnie jest podobna sytuacja w większości miast. Natomiast moja propozycja przede wszystkim dotyczy dwóch punktów tej uchwały. Ja przypomnę, że uchwała mówiąca o możliwości korzystania z mieszkań komunalnych nie była zmieniana od 13 lat. Dokładnie w 2003 roku została podjęta w takim kształcie, jakim znamy ją dzisiaj. I aby móc w ogóle ubiegać się o mieszkanie komunalne, trzeba spełnić dwa bardzo ważne kryteria. Kryterium powierzchni mieszkania, czy też zamieszkania, oraz kryterium dochodowe. Jeżeli ktokolwiek przekracza dzisiaj 5 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej, nie może ubiegać się o miejsce w mieszkaniu komunalnym. I tak samo jest, jeżeli chodzi o kryterium dochodowe w przypadku gospodarstw wielorodzinnych. 5 metrów kwadratowych, czyli jeżeli 5-osobowa rodzina, załóżmy, mieszka na 25 metrach, to znaczy, że jest okej. Okay. Spełnia wtedy, znaczy nie spełnia kryterium uchwały, żeby móc się ubiegać o to mieszkanie. I teraz to jest jakby rzeczywiście... To są jakby warunki, w których da się żyć, zgodnie z tymi kryteriami, jakie... Może są azjatyckie kraje, gdzie tak rzeczywiście da się żyć. Myślę, że w Polsce jednak bardzo ciężko. Powiem tylko o tym drugim kryterium. To jest przede wszystkim kwestia dochodu. Jeżeli dzisiaj przekracza dochód na jednego członka rodziny najniższą emeryturę, to jest około 880 zł, również taka osoba nie może ubiegać się o mieszkanie w lokalu komunalnym. Chyba że jest to gospodarstwo jednoosobowe, wtedy ten limit wynosi 1,5 najniższej emerytury. I powiem tak, bardzo wiele osób interweniowało mnie w tej sprawie, mówiąc, że nie spełniają tego kryterium chociażby o 0,8 metra. To jest konkretny z życia wzięty przykład. I no, nie wydaje mi się, jeżeli ktoś przekracza o niecały metr powierzchni mieszkalnej... Ale chyba i tak nic z tego nie wyjdzie, prawda? Bo ratusz już się ustosunkował do tego pana pomysłu. Był tak, wstępna odpowiedź na interpelację, która była również złożona. Natomiast pamiętajmy, że to nie jest w gestii tylko i wyłącznie ratusza. O tym decydują radni. A wierzę, że w przypadku uchwał, które są ważne dla mieszkańców i przede wszystkim dla nich korzystne, uda się tą większość zbudować. Panie Jarosławie, pan był najpoważniejszym kontrkandydatem prezydenta Krzakowskiego w ostatnich wyborach samorządowych. Deptał mu pan po piętach dosyć mocno. Ostatecznie prezydent Krzakowski wygrał i to już jest czwarta jego kadencja. Mija właśnie 1,5 roku. Ja chciałem pana zapytać, jak pan ocenia te 1,5 roku kolejnej kadencji. Co się panu podoba, co się panu nie podoba? Mam tu na myśli, wiadomo, głównie największe inwestycje drogowe przede wszystkim. Żeby móc rzetelnie ocenić pracę pana prezydenta Krzakowskiego, ja myślę, że tutaj trzeba sięgnąć trochę dalej wstecz. To nie jest kwestia ostatniego 1,5 roku, ale ponad 15 lat. I gdy do tego okresu czasu przyłożymy sobie bilans dokonań, okazuje się, że on nie jest niestety imponujący. To pan dotknął też bardzo ważnej kwestii inwestycji drogowych, które mają obecnie miejsce. Inwestycji, które są szalenie ważne, tylko jest jakby kontynuowany pewien problem, który od wielu, wielu lat trwa. Może przypomnijmy, zintegrowany system zarządzania ruchem. Tak. Droga zbiorcza i południowa trzecia przeprawa przez Kaczawę, tak? Jaworzyńska. Tak. I teraz do czego zmierzam? Z jednej strony mamy jakby to, co jest przedmiotem tych inwestycji, ale z drugiej strony jeszcze jak to jest realizowane. Ja od początku właściwie mojego życia publicznego mówiłem, że bardzo ważne jest, żeby te inwestycje były realizowane w sposób jak najszybszy, jak najbardziej sprawny, bo po pierwsze są wtedy tańsze, a po drugie są mniej dokuczliwe dla mieszkańców. Jaworzyńska jest już takim serialem, że nie wiem, właściwie już nie pamiętamy, kiedy się zaczął. Wiemy, że skończy się za prawie 2 lata, więc też trwa to bardzo, bardzo długo. W przypadku inteligentnego systemu transportu,
też jakby dat końcowych już było bardzo wiele. Przypomnę, pierwotnie to był chyba sierpień ubiegłego roku, potem październik. Obecnie mówi się, że do końca marca system w końcu będzie inteligentny, w końcu się skalibruje, nauczy pewnych zachowań. Natomiast no, mam nadzieję, że tak też będzie, bo rzeczywiście do dzisiaj jednak ciągle jeszcze on nie działa tak, jak należy. Taki przykład życia wzięty, jadąc ulicą Piastowską. Kiedyś można było liczyć na zieloną falę. Dzisiaj właściwie zahaczamy o wszystkie czerwone światła po kolei. Więc to pokazuje, że ciągle jest jeszcze trochę rzeczy do zrobienia. Mhm. Pan myśli, że pod pana rządami to by poszło sprawniej? Bo te inwestycje chyba tak czy owak musiałyby być zrealizowane, prawda? Część na pewno tak, natomiast też przypomnę też takiej bardzo ważnej inwestycji, która obecnie ma miejsce, czy właściwie będzie za chwilę miała miejsce, to jest zbiorcza droga południowa. Myślę, że bardzo wrażliwy temat, który jednak wymaga szerokiej dyskusji z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że przeprawa mostowa... dyskusja post factum. Oczywiście, że tak, natomiast jakby te konsultacje no, nie były na tyle popularne i na tyle szeroko się nie odbywały, że też ciężko jest poznać w pełni opinię mieszkańców, ale dlaczego o tym mówię? Zbiorcza droga południowa przebiega właściwie w pasie, który jeszcze w latach 30. wyznaczyli Niemcy. Wtedy była całkowicie inna sytuacja, jeżeli chodzi o ruch motoryzacyjny, inne były granice miasta. Z drugiej strony ta przeprawa połączy ze sobą Aleję Rzeczypospolitej z Aleją Grabskiego, gdzie tak naprawdę ruchu nie ma wielkiego. Ruch odbywa się dzisiaj kompletnie w innych miejscach. Ja od początku też mówiłem, że najbardziej właściwym tematem, żeby wyprowadzić ruch z miasta, czy też przede wszystkim odkorkować centrum, jest dokończenie obwodnicy południowo-wschodniej. Ale trzecia rzecz, myślę, że też szalenie istotna. Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że będziemy spłacać tę inwestycję do 2025 roku. Ponieważ miasto dzisiaj nie ma pieniędzy. A pan wierzy w to, że są w Polsce samorządowcy, którzy tak dalekowzrocznie spoglądają w przyszłość? Przecież przyzwyczailiśmy się już do sytuacji, kiedy oblicza się swoje interesy polityczne tylko na najbliższą kadencję. Znaczy tak na pewno robi większość. Powiem panie redaktorze tak, smutne, ja jestem mieszkańcem Legnicy od urodzenia, właściwie legniczaninem w trzecim pokoleniu. Mam nadzieję, że moje dzieci również będą, więc nie wyobrażam sobie, żeby horyzontem 4 lat jakby tylko i wyłącznie mierzyć inwestycje, które będą realizowane. Natomiast tutaj przypomnę, że przez to, że miasto tak naprawdę nie mogłoby wziąć pełnego kredytu na zrealizowanie tego przedsięwzięcia, bo przekroczyłoby progi zadłużeniowe, kredyt na zbiorczą drogą południową zaciągnie firma wykonawcza, a miasto do 2025 roku będzie płaciło raty. To jest około, pierwotnie miało być 10 milionów złotych, już dzisiaj wiemy, że ta inwestycja będzie trochę tańsza, więc pewnie to będzie milion albo półtora rocznie mniej, co nie zmienia faktu, że bardzo wiele innych, również bardzo ważnych inwestycji po prostu nie będzie miało miejsca. Mhm. Z innej beczki zapytam, zostawmy już na moment te drogi. Coraz częściej mówi się o tym, że Prawo i Sprawiedliwość szykuje projekt zmian w ustawie o samorządach. I chce wprowadzić ograniczenia związane z ilością kadencji. Co pan o tym sądzi? Czy pomysł dwukadencyjności w przypadku prezydentów miast, burmistrzów, wójtów to dobry pomysł? Tam jednocześnie chyba jest mowa o wydłużeniu jednocześnie... Tak, do 5 lat, co pamiętam. Mhm. Znaczy na pewno pomysł warty dyskusji, ponieważ jak widzimy też nawet mamy dzisiaj... mamy punkt odniesienia do Legnicy, prawda? Do wielu innych nawet miast, bo widzimy, że akurat... prezydent, który jest wybierany w wyborach powszechnych, ma bardzo dużą premię na starcie, nawet nie tyle za wyniki czy dokonania, tylko z racji tego, że jest prezydentem. I teraz ograniczenie kadencyjności z jednej strony oczywiście pokazywałoby pewien horyzont czasowy, kiedy dana osoba może dany urząd pełnić, ale z drugiej strony myślę, że te osoby byłyby w stanie podejmować odważniejsze decyzje, korzystniejsze dla mieszkańców, nie kalkulując tylko i wyłącznie kolejnej kadencji. Dzisiaj myślę, że tak naprawdę od pierwszego dnia urzędowania w samorządzie trwa już kampania wyborcza na kolejne, za kolejne 4 lata i niestety na tym też trochę cierpią mieszkańcy. Panie Jarosławie, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Ja moim państwa gościem był Jarosław Rabczenko, radny Legnicki z ramienia Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.